Dobra, jak najem się tej ryby, to wtedy mogę włączyć moje tryby, stary. Wtedy już sobie zrobię swoją własną wędkę, będę sobie łowił, jadł, będę się ogrzewał przy ognisku, będę spał, będzie wszystko już okej, okay, to tylko muszę zjeść tą ryby. A mam full HP. O chodzi. Czekajcie, zrobię zupę cukiniową. Właśnie wróciłam tu. Daj mi żarcie. Masz, żarcie. Gdzie jestem chwilę tutaj? No właśnie patrzę, czy jest ten, ale chyba jeszcze... Jak mam to zjeść? Mam to całe zjeść od razu! Tak, no, ty mnie karmisz, idioto, ty wpierdol to, a nie mnie karmisz. Srakę. A dziękuję. Słuchaj, zjebałem mi rybę stamtąd, dla ciebie. No widzi pan. Będę musiał oddać... Ja jeszcze bałam, że zostałam tu sama, ale no kobietę udało mi się... Dobra, potrzebuję może takiego ciągnika, stary. No trochę się najadłem, ale dawaj, dawaj, z dawaj, moim zdrowiem jest, stary, chuj, nie? Dobra, spokojnie, dawaj. Słucham. Kolego, co ci? Trzeba mu pomóc, trzeba mu dopomóc. No byłam, podoblewałam z butelki. Gdzie ona jest? Muszę się chyba ogrzać. No jak to? A ma pani, no, ma pani no, może... się wędziła. No to może się spaliła. Co jest? Co jest? To byłby... Umarłem? Spalona, też bym zjadł. Nie działa. A, dobra. To tak nie działa. Jest gorący. Nie mam. Ja mam dwa haczyki. Oj. Jak mam teraz oj, coś stać? Mi się w głowie kręci. Ja mam te dwa haczyki. To ci dam. Nadal żarcie potrzebujesz wysolu. Tak. Ale bardzo. No, to idę zrobić. Idę złowić. No trochę tak, trochę potrzebuję żarcia. To ona idzie złowić na łowi, ja tu mam robaki. Dobra, idę. Weź dobra, robaka, się ej. Ja się trochę jeszcze kibnę, Robaka, weź. Jak z tobą, Łysa, jak się czuję? Dobra, ale jesteśmy, mamy profit. Tam ci ludzie wyszli bez swojego noża, zajebali kosę. Pierwsza opierdolona osoba. Jestem szajbus. Dobra, trochę się wyspałem. To idę się wody napić, teraz przyjdę. Załóż sobie ten hełm. Załóż sobie ten hełm sobie. Ten hełm? Tak, zobacz jaki fajny hełm. O, blaszany łeb. Mów coś, powiedz coś. Halo! Ja, blaszany łeb. Wow, spokojnie. Się napierdasz, blacha. Potrzebujemy garnek, najlepiej. O, mam! Będzie was szukałem. Mam rybę. Wow. Czekaj. Kurwa, co za dzięki. Mam rybkę. Zesrałaś mi się, koleżanko. Makrela. O! Możecie ją upiec? Bo ja bym w sumie też... Jasne, daj. Ja pójdę upiec moją rybkę, dobra? Daj, ja ją rozetnę najpierw. Wow, coś tam dzieje. Ktoś chyba ma... Tylko nie wpierdol całej. Problemy z żołądkiem. Trochę jestem chyba przemoknięty już. Chyba będę zabijał. To nie, spokojnie, to nie ma wpływu. Dobra, bierz jedną makrelę. Nie, że tutaj cofnie. Ale może jednak te ryby będą... Może te ryby są też jakieś tak seszle. Potrzebuję takiego sprawu. Ej, co on robi? Nie wchodź do wody. Kurwa mać. Chciałem się przemyć. Dobra, spróbuję jeszcze raz wyłowić. Jasne. Dobra, my będziemy czekali w tym miejscu za wcześnie. Ty uwędź, ja usmażę, ja ugotuję. Dobra, czyli gdzie mam to włożyć? Dobra, już wkładam tą rybkę. Tylko pilnuj, bo jak się spali, to cię rozpierdolę. Fajną mam robię. Chodź tutaj, podejdź tu. Podejdź, pokaż ty się. Chwila, ryba. Jeszcze jest surowa. Wow, tu już chyba jest. Filet makreli spalony. Kurwa, spaliłeś, chujozo. Ja pierdolę. No bo żeś mnie zagadał, kurwa, do chuja. Dobra, i tak to zjem, wyjebana. Ale to ty żeś spalił, ja mam wędzenie, nie mam dobre, stary. Spierdala, nic nie spaliłem. To ty spaliłeś rybę, moja jest normalna. Będziesz moim testerem. Nie. Smaszę? Smaszę? A chuj, co to? Jest to więc trochę chujowo. Wow, coś jest. Dobra, ja może jeszcze... Już napierdala drzwi nam. Halo, kto tam? Ktoś się wow. Wow, normalnie jest coś. Trzymaj wiesła, żarcie. No teraz chyba zasnę. Dobra, już się chyba wyspałem. Wstawajcie, pobudka! Wiecie co, ja nie mogę nic złapać, nie wiem. Cholera, buty słyszałem nad tym kominkiem.
cała przemoc. O, co mówicie? Kurwa, byłem śpiący trochę, żeście mnie wybudzili z jebanego snu. Nie, to kurwa, do chuja mnie słuchać, jak mówię. No, no, miłaj. Słuchaj, Lili, jestem przewodniczącym tej grupy szajbusów. Jesteśmy grupą szajbusów. Pasujecie? No, próbny staż w naszej grupie. Możesz za nami biegać i będziesz na opała ryba. Dobra? Chcemy zajść do kolejnego miasta, znaleźć trochę jedzenia, a po następnie udać się na lotnisko. Byliście może w Milo? Nie, nie byliśmy w Milo. Nie, nie. Właśnie tam idę, tylko nie wiem, w którą. A co możesz znaleźć w Milo? To jest jakieś miasto, może to co? No słyszałam, że tam jest schron i chciałam się tam udać, żeby... O, to możemy tam iść, możemy iść do schronu. Się osiedlić, ale nie wiem. Możemy wiesz, iść z tobą. Słuchaj, komisja, my nie wiemy, nie mamy gdzie jedzenia, więc nie wiem, czy jest wartość do tej militarii, kurwa. Ale Lili ma chyba broń, mi się wydaje. Masz broń Lili? Mam tylko toporek. No to polujemy krowę, jak będzie jakaś, nie widzę. Jakiś... Dobra, słuchajcie, idziemy. Jak się no, czujesz? No, nie ma dobra? Szans, już go nie widzę. Jeszcze... co? Stój. Patrz, ja już ci daję żarcie. Już uciekł. To on jest kurwa niestety taki, że chujnia. On jest zbyt szybki na to, żebyśmy mogli go złapać. No to musimy iść dalej. O, on jeszcze zgubił brodę! Nic tutaj nie ma. Co ty zrobiłeś? Masz swoją brodę. Ogoliłem cię chujozo. Jesteś dzieciakiem teraz. O, wyciekałem. No tam powinniśmy iść. Potrzebujemy to 200, a tam patrzcie, tam jest jakiś kościół. Do kościoła nie ma co iść. Po prawej. W kościele mogą, może być od chuja zombie, tam się przemienili pewnie pierdolone. O, szpital! Szpital będzie tetracylina. Oho! No, tutaj jest dużo zombie. Zombiaków. Rozpierdolmy te zombie najpierw. Oj, może być grubo. Spokojnie, spokojnie, dam radę. O kurwa, nie dam rady. Wow! Jest, wow! 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 Co jest? Walczy go, walczy go, walczy go. Kurwa, ma jakieś super małce. Jakieś ze szpitala! Patrzcie, ile ich jest! Napierdolamy się, let's go! Ała, ugryzł mnie. O nie! Ja krwawię. Ja mam. Pomóż mi, chłopaki. O, to szykawka z morfilą. O, dziękuję. Mam szykawkę z morfilą. Mam szykawkę z morfilą. Mam radę. Zajebiście. Dobra, już dziękuję. Za narkotyki. Bo też masz trawę? Słuchajcie, ja mam do transfuzji, kurwa, krwi. Sól fizjologiczny. A nie. Zbierajcie takie rzeczy, bo ludzie za to chcą się trejdować. Sprawdzaj łysy te domy, chujo, za jak się opierdalasz. Oooo, co? Kurde, już myślałem, że to ktoś jest. Gdzie jest Wiesław? Gdzie jest Wiesław? Wiesław? Czemu on niesie, kurwa, czemu on niesie bagażnik od, kurwa, jebanej ładny? Od Adle. Wiesław, odstaw to! Wiesz, ktoś z drugiej, cholera jasna. Wow, strzela się w mieście, strzela się w mieście. Jeszcze damy tego, to jest zbyt... Nie, bierz nie drugiej, doniesiemy, doniesiemy, bierz o, drugiej. O kurwa, masz. We dwóch to lżej będzie zawsze. O kurwa, słuchaj Wiesław, może to zostawić, to jest zbyt niebezpieczne, kurwa, żebyśmy donieśli. Tak, przecież doniosę, przecież się nie zbije. A jak na zombie da się... My musimy najpierw trochę jedzenia schować, a my tego nie doniesiemy, zmęczymy się strasznie, możemy to gdzieś schować i potem wrócić. Schowajmy to i dzisiaj już tyle potem, tak. Postawię tu szotkano, wam tutaj zapłacę. Musimy iść dalej. Gaz, gaz, gaz. Schowaj to tam gdzieś, kurwa, za potem i nie zauważy. Lecimy dalej, iść tam, iść tam. Oparłem tu opłot. Co? Oparł to opłot. No. Słuchaj, dzisiaj mamy trochę metamorfinki. Może byśmy dzisiaj zrobili jakąś małą pasiodówkę, jakiś opuszczony na blasku. Co masz na myśli? No słuchaj, ogarnijmy jakąś flachę ze stacji paliwowej, może dzisiaj zostawił ktoś jakąś flachę i zrobimy sobie dzisiaj wieczorem jakąś małą pasiodówkę i wspominamy sobie stare czasy. Właśnie. No, możemy coś pomyśleć. O, super, że... bo wcześniej nie przedstawiliśmy się prawdziwym imieniem w ogóle. Aha. Ja jestem Steven Kendricks, a to jest mój druh, kompan Diamond Smith. Jestem Wiesław. Miło poznać. A to jest Wiesław, to jest Wiesław. Musimy iść. Nie przejmuj się, Lili, że tym, że jesteś chory, a też kiedyś miałem HIV, ale mi przeszło po tym wszystkim. Ale ja nie mam żadnego. No dobra, słuchaj, Lili, jest sprawa taka, jeżeli zawsze śpiewasz któregoś z nas, to po prostu się zajmiemy. Albo możemy się kogoś na kogoś zapalować. O, właśnie. Albo naślemy ją na kogoś. Tak, ty możesz być naszą taką pułapką. Wiecie, wiesz jak to jest. To są zawsze napalone na dziewczyny. Mogłabyś wystawić na chwilę. Mielibyśmy żarcia na parę dni. Mi się wydaje, że tutaj bardziej ludziom zależy... Zależy na wiecie co, mi się wydaje, że ludziny raczej nie jedzą ludzie tutaj. Bardziej... My jemy ludzi, my jemy ludzi. Tak? Jecie ludzi? Smaczne. To jest jakaś świnia. A, chodź do góry, danego świniaka. Kurwa, mają szwolę!
świniok, kości zabierz, flaki, sek wieprzowy. Ej, stary! Tego nie zabiorę, tłuszcz. To mogę w ręce wziąć co najwyżej, nie? Mogę jeszcze stek wziąć i... O kurwa mać, o kurwa mać, o kurwa mać. Co jest, co jest? Kurwa mać. Co się rozjebałem się buty chyba. Będzie mega chujnia. Jak mi się rozjebałem buty, będą nieźle przejebane. No, jakby ten wiesał się znalazł, to by nam też naprawił te buty. A przy okazji o to moją zapalniczkę. Kurwa mi się już kompletnie rozjebały. Mam zapalniczkę, słuchaj. Potrzebujemy patyków, chodź, chodź za mną. Ja nie mam noża. Mam nadzieję, że masz nóż. A nie, patyków nie potrzebujemy. No, nóż mam, nóż mam. A to chuj, to zrobimy sobie ognisko i to usmażymy. No dobra, no to zróbmy to w jakiejś szopie albo... Ktoś tam biega, ktoś tam biega, ktoś tam biega, jakiś ocalony, od jakiś ocalony tam jest, chodź. To Wiesław, to Wiesław chyba. Tak, możliwe, że to Wiesław jest. Wiesiek, tutaj, ty masz moją zapalniczkę, bo ja mam żarcie. Nie mam zapalniczki. Kurde, ktoś mi zajął zapalniczkę, to może ta Lili nas wykiwała, mam dużo żarcia. Ale ja mam osełkę, ja mam osełkę i plecak znalazłem. Okej, okay, dobra, to zróbmy ognicho i ja mam dużo mięsa ze świni, znalazłem schab. To przebiegnijmy się może po tym, po wiosce i... Tylko ja już jestem dosyć głodny, zróbmy te ognicho, odpocznijmy chwilę. Naszykujmy sobie dużo mięsa. Dobra, dobra. Ja zawołam komisję, zresztą tutaj przygotuj ognicho, dobra, 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 to zajmij się ognichem, ja znajdę tamtego. Dobra, ja patyki znajdę. Wiesław! Gdzie jesteś? Wiesław! Przep! Będziemy robić ognicho! Wiesław! A znowu się zabłądził! Wow, ale on jest cieniem, jakby może być jak astralny pytki. Może być jak astralny pytki i kurwa robić sobie cień i opowiadać straszną historię. Stań tam za tym ognikiem i zrób taki wielki cień i podnieś ręce. Czekaj, 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 czekaj. Wow. Próbuję nam usparzyć się bane żarcie. Dobra, teraz instrukcja. Bierz drugi patyk do ręki. I teraz bierzesz te mięso. Tak, ja, mam. I podchodzisz i gotujemy. I kurwa pieczam po prostu. Tłuszcz cały czas, po prostu pechota. Ja pierdolę, jakie tam taki jadę dobrze. Dawno, dawno temu, za górami i za lasami, żyła sobie piękna para. Para Szebysu. Nazywali się Steven i Diamond. Pewnego dnia robili sobie żarcie i usłyszeli rechot żab. No, trochę zdumieni są sytuacją, ponieważ nie byli nawet blisko żadnego bagna, tylko siedzieli na zamkowym dworcu. Podeszli, zobaczyli żabę z koroną. Żaba wtedy powiedziała: Romeo! Romeo! Pocałuj mnie, a zamień się w piękną królewnę. Wtedy zdumiony Diamond podszedł, pocałował żabę w dupę, a ta żaba przemieniła się w wielkiego stwora i go wpierdoliła. Kurwa, ta historia była, że nad mięsa nie upiekłem. O, upiekłem. No dobra, tylko nie ty, gdzie jest kurwa Wiesław? Gdzie jest kurwa Wiesław? A gdzie jestem Wiesław? Stary, a co jak go kurwa zombie zjadło? Co jak go zombie zjadło, no? To będzie chujowo, co my go wtedy zjemy? Gdzie spierdolił Wiesław do chuja? Rozjebię coś zaraz. Dobra, słuchaj, patrz co to. Co? Chuj. O! O kurwa, stary, to było totalny koks. Kurwa, ej, szmatę potrzebujesz, szmatę! Ej! O, kurwa jest. To jest baba. Pan witam. Daj, może tutaj, DPD? Tak, tutaj do nas, tutaj, proszę się rozgłosić. Tutaj, tam na górze. Zapraszamy, zapraszamy. Tutaj, tak? A teraz się wpierdolimy, to zaraz do cię. Proszę bardzo, podpisik. Ja sobie tutaj, już podpisałam, paragraf. O, co zamówiłeś? Tak, nie? Stary, DPD gada i śpię te buty i daj mi szmatę. A co to jest tam? To w tym parce? Nic tam, tam nic nie ma. Jestem. Macie coś jeść? Się ma wezwa. Potrzebujesz szmatę na to. Masz szmatę. Dobra, prosimy połatę mnie. O. Co to za pudło? Dobra, trzeba znaleźć buty, nie stary, wiem, dla Stevena, słyszysz? I bez tego nie ruszyłem, bo mam buty. No mamy, małe. Potrzebujemy buty. Zajebiście, w ogóle gdzie on był, stary? Będziemy musieli zaraz pójść do przodu też. Mam kartkę dla was. O, słuchajcie, jest mały problem, potrzebujesz żarcie. No jak to żarcie? Przecież dopiero zjadłem. Przepraszam, butów. Tak, idę znaleźć te buty dla ciebie, zaraz będę. Mam nadzieję, że nic się z tego nie wydarzy po drodze. O kurwa, chyba już jestem wyspany do końca. Dobra, słuchajcie, lecimy. Nie mam butów, nie znalazłem, a ty nie masz tego zestawu do naprawy? Czy to nie mam? Czy nie masz zestawu na naprawę? W ogóle mnie dobrze słychać? Wy mnie dobrze słyszycie? Tak. W miarę dobrze, ja mam zestaw, mogę ci dać. No to tylko ja nie potrzebuję, ja mam...
Ja mam zniszczone, więc mi to nic nie da. Aha, to chodźmy ja mam, tutaj. Ja mam mocno uszkodzone, czyli ja mogę, tak? To mu daj, bo mu się przyda. No bo po prostu wyjmujesz ten sobie zestaw, do ręki go bierzesz, wyjmujesz z niego rzeczy i po prostu wpierdalasz go na kurtkę. I masz. Ja buty troszeczkę naprawiłem i lecimy w drogę. Musimy iść tam, tam był ten pociąg i cała wioska. Musimy iść drogą. Uwaga, bo zombie. A nie lepiej to miasto obok, gdzie ja byłem czyścić, bo ja tam tylko jeden ten. Kurwa, krwawie do chuja, nie wierzę. Ja pierdolę. Ja bym poszedł. Najważniejszym jest, żeby znaleźć teraz buty i musimy iść drogą główną do miasta. Ja bym to zgasił, bo się tak rzucamy w oczy. Tak. Żeby nam tego miasta nie rozgrywało. Palnik mam. Palnik masz? Weź to. Tak, czekaj. O kurwa. Weźcie ode mnie te kosze, te flaki, ja was napalnię. Kurwa, zestrał się! Łysy się zestrał, kichy mu wypadły! Łysy się zestrał! Kurwa, masz wystać flaki! A nie, ja mam! Ty! A to Trzyma. Nie są kości, Lili? Nie! Łysy, ty, nie zeżarłeś jej? Nie! Na pewno? Na pewno! Co ty myślisz, że jestem jakiś... Sobie to bym miał opierdzielne, no smakiem, ale nie zdałem! Nie wiem, o co chodzi z tym, ale... Lili? Tak. Nie wiem, zależy, kto pyta. Ma pan buty? No, Wiesław pyta, mógłby pan ją rodzinie odnieść? O, wpierdolił ją gryzonie. Tyle z niej zostało. Panie, co pan ma? No to Lili, zombie ją zjadły. Tylko tyle, mam rodzinie trzeba zanieść. Panie, jak ja mam ją znaleźć? Wiesław pyta, dobra. Zabijamy. O kurwa ma. Oj, dobiorę. A, nadziała mi się. O jest. Dobra, mamy Lili. Dawaj, rzuć tym mózgiem w niego i spierdamy. Mamy Lili. Na patyku. Ale co, ja zepsułem teraz mózg. Dawaj, kurwa, usmażymy ten mózg, kurwa, zjemy. Dobra, pan, do widzenia, pan jest pojebani. Przepraszam, a ten mózg można zjeść. Dobra. Nie ruszać się już. Dobra. Spokojnie. Zjedzmy ten mózg, no! Spokojnie, trzeba ognisko pójdźmy do sali. Dobijemy i usmażymy. Dobra, to idziemy do sali, dawajcie! Tak. Tylko potrzebuję dalej butów, kurwa. Zamy do buty, kurwa. Te domy musimy. Tam na bank ktoś zostawił jakieś trzewiki. Miejmy nadzieję. To jak mam to założyć? Na co ja to mam założyć? Aha! Wow! Zajebiste! Teraz ty mi jebany Assassin's Creed! Ja zobaczę, co tutaj w tej chałupce jest, może tu się znajdę. To idź tam, szajbu. Czekaj, ja ogarnę coś, daj chwilę. Dobra, panie, jak się pan nazywa? O kurwa, ukradł. Ty? Z tej strony oszołom! Bazo do gniazda! Słuchaj mnie! Halo! Łuki toki, halo! Bazo do gniazda! Halo! Z tej strony Szajbus, ten daje z miejscowości, kurwa! Ty kurwa taury! Halo! Gdzie jesteś? Skąd masz to radio, ej? Halo! Zaraz mam jakiegoś człowieka! On lewo co oddycha, robi taki mniej więcej taki dźwięk, taki... Ej, patrzę na niego i nie wiem co robisz! Proszę o pomoc, dam posiłkę! To ty potrzebowałeś buty? Halo, ty potrzebowałeś buty? O, mój koleżka, bo nie ma butów i nie ma w czym łazić, dlatego kurwa ukryłem się w lesie i czekam na wsparcie. Jestem mniej więcej w Szaneblu, jestem na jakiejś trasie, niedaleko jakiegoś miasta. A, jest tutaj jak na razie czysto i nie ma kurwa umarlaków, ale ule mógł się zjawić niedługo, potrzebnie jesteś i musisz już dwie pary butów. Dwie paru butów, a bo nie oddam radia! Halo? Ty Lujozo, chodź tu! Spokojnie, oddaj mi moje radio, ja ci ogarnię tutaj pomoc. Dobra, już oddaję, musiałem chwilę na radio poradować. Ogarniemy ci takie radio, tylko chodź z nami do miasta, no. Dobra, mamy tu bazę, jesteśmy osiedleni. Dobra, już wszystko mam oddaję. Chwila, bo to jest moje rzeczy. Jadałeś kimś na radio? Chwila, bo tam plecak zostawiłem. Weź te swoje rzeczy. Zaraz, musimy się... Zachodźcie za mną, zgubiłem swój plecak, musimy go teraz znaleźć. Kurwa, miałem tam palnik. Cholera, gdzie on jest? Czy ja ten plecak zostawiłem? Szukajcie plecaka! Jest! Mam plecak! Dobra, mam. Jest, dobra. To pozamieniam rzeczy. Chcecie do miasta? Chcecie jakieś jedzenie, wodę? Potrzebne nam jest skoro wszystko i potrzebne mi jest jakieś CB radio, żebym z kimś kurwa się kontaktował.
Sibiriady, kupimy sibiriady w sklepie, chodźcie za mną. I potrzebne nam są dwie parę butów dla mnie i dla koleżki, bo dzisiaj będziemy mieli mały bywak w lesie. Ogarniemy, zaraz, tylko do miasta musimy. Daj się, muszę przepakować chwilę. Cybus powiedział, że się teraz kinął, ale przez... ja mam metamorfinę i niedługo do niego przyjdę, on ma taką śpiączkę za patę, jak się mu metamorfinę, ale... O, jesteś, o. Jesteś, mam buty za ciebie. Nie, co tu się dzieje, nie? Ła! Kurwa! Kurwa! Kurwa, chodź, coś ty żar! Puściłem jakiegoś hafę. Nie chciałem. Kur jesteś? Nie, a, infekcja. Nie. Trzymaj, tutaj buty, co ci jest? Potrzebujesz leków? Nie, potrzebuję tej torby. Dobra. Bez odbioru. Ty coś gadasz? Powiedz coś. Ja słyszę, że tu jakaś infekcja. Musimy się śpieszyć do miasta, ogarnąć leki. A on ma tylko sraczkę, spokojnie. Ja mam ten, multivitaminę. Już wczoraj trzech takich zakopałem, więc lepiej by się śpieszyć. O, wszystkie! Srasz, już to robiłeś? Teraz będę pilnował. Szajbus atakuje, Szajbus! Dobra, masz tam buty na ulicy, buty masz na ulicy. Wow, ale go... O kurwa, ale super. To parka. Ale przecież ja mam buty. Co ty masz za buty? Co to jest? Buty... Co? Buty ze szmat mam. A co? Buty ze szmat. Trzymaj się na buty. Co to? Ty no sami chcę te buty, przecież teraz to lepiej, teraz mogę iść. Gdzie? Nie bierzesz tych butów? To są rozjebane. Nie, nic nie brał, to mam dobre buty, nie pierdol. No skarpety masz dobre, no? No mam dobre skarpetki, a co? No co, że popierdolam takie i to. Chłopaki, mam pytanie do was, chłopaki. No? Macie może jakieś leki na infekcję? Bo chodzi... O, już ci dałem jedną tabletkę. Tak, dałem ci to. To no, to chyba nie wystarczy. Ale niech będzie. Piąty dzień bez jedzenia ludzi trochę mi zaczęło wypierdalać. Też mózg, tak? Grzeje. Dawaj ten mózg, tak. Lepiej ludzkiego mózgu, lepiej ludzkiego mózgu nie. A co? Będziemy się kichrali wtedy. Tego nie je. Ja chcę mieć psychozę, jestem psychozą. Tego nie je, bo będzie popan. Lili całkiem nieźle wyglądała, to i pewnie smakować będzie dobrze. Plan, chłopaki, mamy taki. Biegniemy do schronu, wymieniamy jakieś rzeczy, bo potrzebujemy, lepszy plecak potrzebuje, najlepiej myśliwski. Potrzebuję naprawić swoją kurtkę i następnie biegniemy na lotnisko. Na kurwa lotnisko. Potrzebujemy trochę uzbroić się. Potrzebuję tundrę. Potrzebuję albo Mozin, albo tundrę. My jesteśmy w Oldfield, a następny jest Sandy Bay. Chłopaki. Macie jeszcze jedną tabletkę na te jebane zakażenie? No ale mówili, że nie mają. W mieście, my nic nie mamy przy sobie. O, zrobimy napad na sklep. Żeby był jakiś czynny. Wejdziemy tam z kijami i ukradniemy już snajperka. Przejmuj, co robimy.